Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Suki i kontynuujemy naszą rozgrywkę w Risen oczywiście. Troszkę się zapamiętałem na początek, trochę późno już jest. Nagrywam trochę w późnej porze, ponieważ no po prostu jak było wcześniej tak duszno, że nie dało się po prostu usiedzieć i siąść nagrać coś, to była, przykro mi, ale zbyt duża masakra. Więc tym razem sobie zagramy. I gdzie my tu byliśmy? Co my tu robiliśmy? Z tego co pamiętam... Co ja tu robiłem? A tak, mieliśmy szukać sposobu na otwarcie bramy. Stone plate. Bardzo dobrze, stone plate'y się przydadzą. Zwiększą naszą wiedzę. O, tam coś jeszcze leży. Amulet. Też nawet spoko. Weźmy sobie fireballa na wszelki wypadek. Tutaj nic nie ma. O, i tutaj mamy. Boom. No, włazić. Tutaj czegoś nie mamy po bokach. Chyba nie. Nie mamy żadnych wejść. Nie, po tej stronie nie ma żadnych wejść. Tutaj jest jakieś zejście w dół. Mam nadzieję, że w miarę bezpieczne. A, nawet super bezpieczne. Okej, lećmy dalej do Inkwizytora. Zapewne do niego mamy iść teraz, w tej chwili. Menda. The next gate. There must be a way in. Find the tomb of this Ursagor. Perhaps you will find a key there. Tak, mam znaleźć teraz kryptę Ursagora. Problem z tym, że nie mam pojęcia, gdzie jej szukać. Lock. No dobra, to było w miarę łatwe. Zapiszmy sobie to na save'ie pierwszym. Poszukajmy krypty Ursagora. Stone plate. Sarkofag. Ursagor. Ty jesteś Ursagor? A human! At last, living flesh. After all these years. You're a... a spirit. I am Ursagor. The Titan Lord. How did you get here? That is a very long story. Which is not over yet. But now is not the time to dwell on the past. The Titans have been released. I'm looking for a way to fight them. As I did. I had that fire in me too. And I beat them. But the seals we used to imprison the Titans are broken. A wave of magic tore them apart. Now, humanity stands on a cliff, staring at destruction. Now you come here. What do you seek, human? I seek the source of the holy flame. I seek the source of the holy flame. Forgive me. I have never heard of this flame. There is a flame in the monastery, a bright flame. The mages think it protects the island from the magical storms. Now I see. Titans are beings of pure magic. While the Fire Titan is trapped slumbering, its power finds ways up into the caverns on the island. Where is this Fire Titan? Held in a trap behind the Golden Gate. Their
prisons were supposed to hold them for all eternity. How can this trap hold a titan? The secret is in the crystals. They are thaumaturgic crystals. They drain magic, weakening the titan, so it cannot use its power. How can I free the titan? So, you are thinking of using it as a weapon. I can tell you how to free it, but to get the answer you want, you must do something for me. You really think this is the time for trading? Time is all I have. My spirit is immortal, and I am bound to this place. Release me from my curse, and I will help you open the gate which leads to the Fire Titan. How can I free you from your curse? The gods commanded me. I was to imprison the Titans for them. In return, they would let me outlive time itself. I accepted their offer, hunted and captured the Titans. The last of them I imprisoned here. But hardly had I closed the gate when the temple sank into the depths, making me prisoner in my own dungeon. I am a prisoner still. The gods tricked you. That no longer matters. My body decayed, but my spirit is still bound here, trapped forever with one of those I imprisoned. How is your spirit bound to this place? The gods tied it to this place somehow. I cannot move far from my physical remains. So there is no way the curse can be broken? That you can leave here? There is a chance. I am bound to a body, but my body is not bound here. You're looking for a new body? I sense your fear, human. But no, that is not what I seek. There is a spell which may be able to separate the bond between my spirit and body. It is a magic of the most powerful kind. Trochę nudno się rozmawia z tym duchem, ale przegadajmy to już do końca. Do you need something to cast this spell? The gods provided 3 servants to assist me. Zul-Utor, the priest. Zelzerat, the animal. And Zal-Zaran, the guardian. Each of them carried a soul splinter which supplied them with power. This power may be sufficient to free my spirit for good. And now you want me to find these splinters? You must find them. Then you can cast the spell. Release me and learn the secrets you seek. If this is really ancient magic, wouldn't I need something else to cast the spell? The soul splinters, and the voice of another, anyone but me, is all the spell takes. I think the gods intended that as their final insult. Trapped alone, needing only the word of another to set me free. And once I have freed you, you will aid me in the battle against the Titans. I will give you what you need to open the Golden Gate after you have done what I ask. Where can I find your 3 servants? They are here, in the chambers of the crypt. But the
chambers are barred. You will need the key. Where can I find the key? I will give it to you. Once you get inside the chambers, take the skulls of my servants. You will need them to open the gate. Okej, okay, czyli potrzebuję tego. Bad idea. Tego mam nie otwierać. Z tobą już nie pogadam. I tutaj już nic więcej nie ma niestety. Okej, okay, czyli załatwiliśmy u niego wszystko, co mieliśmy załatwić. Dobra, teraz sobie zapiszę grę jeszcze raz na pierwszym slocie. Mendoza. I found Ursigor. Did you find the key? No, I found Ursigor. His body is long dead, but his spirit remains. And what did this Ursigor say? There is a fire titan imprisoned behind the Golden Gate. An imprisoned titan. That explains why the other titans don't come here. Its presence must be keeping them away. But why has this titan remained trapped while the others have escaped? Ursigor wants to be freed. If we free him, he will show us a way to open the Golden Gate. Then free him. Free him. We must know what has kept this Titan here. The more knowledge we have of this Titan, the more chance we have of stopping the others. And let us see if this Ursigor will speak to me. Okej, okay, Mendoza idzie. Teraz my musimy tam iść. Tutaj mamy... Nie to. Nie Lamp of Gold, tylko Golden... Nie Goble, tylko Golden Bass, czy coś takiego. What? To. Okej. Dobra, jeszcze raz sobie zapiszę grę. Wybaczcie, że tak sobie zapisuję. Ale to już na wszelki wypadek. Wyłącz to na chwilę, proszę cię. Wygląda trochę jak ten Pinky Demon z Dooma, szczerze mówiąc. Okej, okay, jeden ze strażników pokonany, mamy kryształ i czaszkę. Teraz musimy znaleźć, a raczej pójść dalej i zabić drugiego, który może okazać się nieco trudniejszy. Jest tu jakaś kamienna tabliczka. No proszę, wszędzie je wywalaliście, na lewo i prawo leżały, a teraz nie dacie mi po walce z mini bosikiem. Dobra, zapamiętam. Czyli co, że co, ja mam teraz stąd wyjść? Zabrać to. I szukać następnej komnaty. Z tymi głąbami. To może być tricky, szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo tricky. Bo nie pamiętam, gdzie oni są. Już nie będę szukał tutaj żadnych eufemizmów ani wymówek. Tylko centralnie nie wiem, gdzie oni są. Tam chyba nikogo nie było. W tamtą stronę możemy pójść. Tutaj było jakieś drzwi.
Chyba jednak nie. Czuję się trochę głupio tak biegając, nie wiedząc nawet, czy biegam dobrze. Tutaj była ta korbka. Na razie tej korbki nie będę ruszał. Musimy znaleźć grobowce tych stworów. Dobra, musimy się prawdopodobnie wrócić do początku. Nie tędy. Tędy. Okej. Tak, tu byliśmy. Tu nic raczej nie ma. Gdzieś musi być przecież przejście, prawda? Może tam na dole gdzieś. Były tu jakieś drzwi? Nie. Czyli że co? To znaczy, że coś tutaj minąłem. Nie zauważyłem jakiegoś przejścia albo cokolwiek. To jest jedyne wytłumaczenie, jakie mi pozostaje w tej chwili. Spalę się ze wstydu normalnie, jeśli to będzie prawda. Nie no, zobaczcie, tutaj nic nie ma. Kompletnie. Ja nie mogę. Co ja mam teraz zrobić? Czekajcie, pod L były questy. Cursed Lord. Leon, nie to. No dobra. Oznacza, że to, że ich dusze, a raczej te stwory, są gdzieś w tej krypcie. Ursagor dał mi klucz. W takim razie, gdzie jest reszta drzwi, ja się pytam. Tutaj coś będzie tutaj. A, dokładnie, tutaj jest kolejny. Zapiszmy grę, czyli po prostu trzeba po tych bocznych kapliczkach szukać. No dawaj. Zobaczymy, kto jest lepszym magiem. Oj, dobra, wygrałeś. Wow. These are swords, so splinter. Szafir, inferno. Tak, tego szukałem, ale to wymagasz 4. poziomu wiedzy. To jest najsilniejszy czarownia, jaki chyba zdobędziemy w całej naszej rozgrywce. Jak zwykle nie mamy tu żadnej kamiennej tabliczki. Tam na dole jest pewnie lawa, dokładnie. Zapiszę sobie grę tutaj. Zerknę, czy tutaj na pewno nic nie można zrobić, bo to wygląda, jakby tu miało być gdzieś przejście. Ale nie widzę żadnego pierścienia ani mechanizmu, żeby to odpalić, więc sobie stąd pójdę. Palnę sobie jeszcze tylko kilka potek na HP. Mówię kilka, bo jedna na pewno nie będzie wystarczająca. O,
Okej, tutaj może jakaś tabliczka kamienna. Też nie. Dobra, zjedźmy sobie na dół, użyjmy tych tabliczek. Bad idea. Straszny dreszcz mnie przejechał właśnie. Aż mi się ręce zatrzęsły. A i tutaj jest ostatni. I tutaj może jeszcze sobie golne potkę na manę. Taką. I teraz sobie znowu zapiszę. Wiem, że to może być wkurzające, ale... uważam to za niezbędne. I to nawet bardzo. Gdyż... nie bij mnie, nieumarły jaszczurze. Jak widzicie, on jest dość wytrzymały. Dobra, czyli co? Zabiłem ich trzech. I pewnie... łeb tamtego typa będzie ostatni. Oj, nie wziąłem tego Golden Busta. Chyba mi nie będzie już potrzebny, ale... no dobra. Najwyżej będę musiał się tam wrócić. I have found what you asked me for. I have found the soul splinters. Good. Now is the time. Set me free. How? What do I do? Say it. Speak the word. Say that I am free. You are free. Be free. My chains are gone. I can feel it. I can feel. I am free. You are free. But what of our agreement? Will you fulfill your part of our bargain? I will. Take my skull and place it with the others on the altars before the gate. Which skull goes on which altar? When I imprisoned the Titan, Zal'Zaran was my personal guard, equal of Zul'Utur, the priest who conjured up Zal'Zarat. I have fulfilled my part of our bargain. Now I am free. A word that meant nothing to me for all these years. You have freed Ursagor. That is excellent work. Now our path is clear. While you were exploring, I spoke with Ursagor. Have you learned anything? I know how we can break the seal. But he also told me how I can control the Titan. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Żeby babrać się w kontrolowanie Tytana. I teraz będzie najgorszy moment tego odcinka, czyli zgadywanie, która czaszka do cholerki idzie gdzie. Nienawidziłem tego zawsze. Czekajcie, muszę questy zobaczyć. Open the Great Gate. Nie to. Nie to, nie to. O.
O matko. O nie. Czyli co? Mam otworzyć tą bramę, ale może w completed będzie. Sporo tego. Nie to, nie to, nie to. O mamo. Dobra, wiecie co? Ja po prostu tutaj zakończę ten odcinek. I dopiero w następnym odcinku dowiemy się co dalej, gdyż ja sobie zobaczę na necie, gdzie która czaszka ma iść. Do usłyszenia, hej.